pokażę Wam, w jaki sposób najprościej narysować sylwetkę człowieka stojącego przodem lub tyłem. Będzie to ta sama osoba. Tutaj będzie stała od tyłu, tutaj będzie stała odwrócona do nas bokiem. Zaczynam od tego, że wyznaczam połówkę, tam gdzie kończy się tułów i zaczyna dolna część ciała. Głowa to będzie 1/7, czyli dzielę na 3 części. I tutaj skracam trochę w tym miejscu. No i osoba, która będzie od tyłu, będzie miała taką głowę. Przystępuję do rysowania. Na początku przypomina to bardzo rysowanie od przodu, więc będzie ona dość dobrze widoczna, kiedy popatrzycie na tą naszą postać od tej strony. Trochę zaginamy te spodnie u dołu i mamy już większość elementów tutaj gotowych. Kolano. Zaznaczamy tylko, gdzie ono ma się pojawić. Natomiast co z rękami? Dłoń swobodnie sobie opada. Tutaj jest z tyłu za pośladkiem i jest wykonana w ten sposób. Na środku będzie łokieć. Przyszedł czas, żeby coś więcej z tymi sylwetkami zrobić. Użyję, tak jak w innych przypadkach, cienkopisu. No i dzięki tym mocniejszym znacznie liniom niż wcześniejsze uda mi się przedstawić, o co tutaj dokładnie chodziło. I sprawić, że postać to będzie rzeczywiście wyglądała tak, jak nam o to chodziło.